Tomo, Tomo, gdzie jesteś? Mieszka, Mieszka, znowu coś gotujemy? Gotujemy, gotuj. Pierogi. A dlaczego tak mało? Ha, słuchaj. A gdzie ty byłeś, Tomo? Byłem dzisiaj na śniegu. Śnieg, śnieg i śnieg. Wiem. Pierogi, zobacz. Jakie to są pierogi? Jakie są pierogi? Jak posmakujesz, to zobaczysz. A dlaczego tak mało? Ha, dlatego, że reszta jest na razie na talerzu. Mama już je, to ja biegnę szybko. Biegniemy, biegniemy. Poczekaj. Kochani moi, ponieważ idą mrozy do minus 20 stopni nawet, po małym spacerze z mamą postanowiłam zrobić pierogi. A jakie? Zaraz opowiem. Tutaj czeka druga część, trzecia część. Tak, na razie zrobiłam tylko z tej kuleczki, a następna część pierogowa czeka, a zrobiłam na razie 15 pierogów. Idziemy do stołu. Dobra. Mamo, mamo, czy ty już zjadłaś pierogi? Tak. Ojejku, powiedz mi, och, oświetlimy, jakie to są pierogi, powiedz Bardzo mi. Bardzo mi smakowało, byłam głodna. Smakowały ci? Tak. A powiedz, co w środku jest? Ho, ho, ho. Co w środku, mamo, powiedz? No, no, no. O, miałaś 6 pierogów, a już zjadłaś wszystkie. No dobra, co w środku jest, mamo? No dobra, tutaj są moi kochani, moi tutaj, tu jest twoje i moje razem, tak? To my będziemy jeść razem te pierogi. Takie pierogi, och! A w środku, moi drodzy, przybliżę teraz tutaj o lampkę. W środku, ponieważ dzisiaj jest nasz ukraiński Nowy Rok, to są pierogi z pamięcią naszej babci, która jest w niebie. Pierogi ruskie, tak. Twaróg, ziemniaki, cebulka, papryka, co widać. Tak z masełkiem wszystko, z cebulką smażoną. Mamciu, powiedz, naprawdę ci smakują? No, no. Przerywam ci jedzenie. Tak, dlatego, że tak. Jak miałam tyle lat. Tak, to też robiłaś? Co ci młodzi? Co my? Tak, tak, my jesteśmy młodzi, młodzi. Tak, mamuś? Kanapkę, którą mi mama dała. Zapamiętałaś? Zjadłaś całą? To ja zapamiętałam i zjadłam całą, bo byłam głodna. Pamiętam, pamiętam. Pamiętasz, Tomo? Pamiętam. I bardzo mi smakowało. Tak, mamuś kochana. No to już jedz, nie przeszkadzam ci. No, szczandry wieczór, tak? To jest, mamuś? Szczandry no. Wieczór, dobry wieczór. Tak, tak, no a właśnie. Ostatni pierog zdążyliśmy. Zdążyliśmy. Jedz, a ja będę patrzył. Och. Och, jak ty to ładnie robisz, mamo. Do buzi. Och, nie będę już do buzi. Zjadłbym ci tego pieroga. Tomo,